We wrześniu był dramat, sięgnęliśmy dna, a w październiku wznieśliśmy się na swoje wyżyny i w glorii zwycięzców wygrywaliśmy wszystko i wszędzie. Tym samym po 13 kolejkach z dorobkiem 23 punktów plasujemy się na wysokim 6 miejscu. Za nami fantastyczna seria zwycięstw poprzedniego odcinka. Pytanie tylko, czy zdołamy ją przedłużyć, czy też zostanie ona brutalnie zakończona. Może nawet zgodnie z sinusoidą naszej formy wpadniemy w kryzys i znowu będziemy świadkami naszych porażek. Ale o tym przekonamy się już z tego odcinka, na który serdecznie Was zapraszam. Gorąco również zachęcam do subskrypcji kanału. Niech nasz Kazek wie, że ma Wasze wsparcie. No to co, zapinamy pasy, lecimy. Zanim jednak tak na dobre się rozpędzimy, sprawdzimy jeszcze finanse klubu. Jak widzimy, bilans ogółem wynosi 20 milionów 200 tysięcy funtów. Tak więc sytuacja finansowa we Forest wydaje się być jak na razie stabilna. No to przechodzimy już do naszego pierwszego ligowego spotkania w listopadzie. Mamy już nawet oficjalną zapowiedź. Gramy u siebie na naszym City Ground, a podejmować będziemy Sheffield Wednesday. Według bookmacherów jesteśmy zdecydowanymi faworytami i trudno się dziwić. W przedsezonowych zapowiedziach drużyna gości była typowana do obrony przed spadkiem, no i to by się nawet zgadzało. W tym momencie są na 19 miejscu w tabeli. Nie ma innej opcji. Tutaj trzeba szukać zwycięstwa. Ale zanim przejdziemy do tego spotkania z Sheffield Wednesday, jakże sympatyczna informacja. W plebiscycie młodego piłkarza miesiąca za październik na podium znalazło się miejsce dla aż trzech naszych zawodników. Zwycięzcą jest wypożyczony z Newcastle Mika Biref, na drugim miejscu Dale Taylor, a na trzecim Fernando. Jesteśmy z naszych chłopców dumni. Mika Biref w październiku w trzech występach zdobył 3 gole i dorzucił 1 asystę. No cóż, walnie przyczynił się do tej serii 5 zwycięstw z rzędu. Podobnymi statystykami w tym okresie może pochwalić się Dale Taylor, również 3 trafienia i asysta w październiku. No a na najniższym miejscu na podium znalazł się Fernando, który w październiku zaliczył 4 asysty. To dużo, bo przecież od początku sezonu ma ich łącznie 5. Oczywiście nie mogło być inaczej, za tą serię 5 zwycięstw z rzędu musiał zostać wyróżniony nasz menedżer, nasz Kazimierz, który zostaje wybrany menedżerem miesiąca Championship za październik. Wielkie gratulacje. To jak utalentowanego, ale zarazem przecież i skromnego menedżera posiadają we Forest, docenili również włodarze tego klubu, a konkretnie dyrektor zarządzający Dane Murphy, który osobiście złożył gratulacje naszemu Kaziowi. Jakże sympatyczny gest, jesteśmy wszyscy wzruszeni. Zrozumiałe zatem, że zarząd jest bardzo zadowolony ze stylu, w jakim prowadzi zespół nasz Kazek, ocena końcowa minus 5. Ostatnie sukcesy na boisku musiały przełożyć się na atmosferę w szatni, która w tym momencie jest doskonała. Podobnie poparcie dla menedżera, bardzo dobre oba wskaźniki wzrostowe. Liderami zespołu wciąż ci sami, Joe Worrell, McKenna i Samba. No dobra, wystarczy już tych zachwytów, gratulacji i innych podziękowań, bo czeka nas tu przecież kolejna robota do wykonania. Czas najwyższy przygotować się do meczu z Sheffield Wednesday. Gramy oczywiście nasze 4-4-2, ataki skrzydłami, bardziej bezpośrednia piłka. No a jak będzie wyglądała nasza wyjściowa jedenastka od strony personalnej? W bramce oczywiście Samba, dalej w obronie od lewej Doig, na środku defensywy partnerem dla naszego kapitana Worrella pod nieobecność wykończonego, wyczerpanego McKenny, tym razem będzie Niasse. Na prawej obronie młodziutki Stevens, dalej w drugiej linii od lewej strony Sulmana, na środku pomocy Benesz i Bogusz, na prawym skrzydle Fernando, na desancie Birev i Taylor. No i mamy nadzieję, że taki właśnie skład zapewni nam kolejne zwycięstwo, oby. No i nie mogło być inaczej, wygrywamy pewnie na naszym stadionie z Sheffield Wednesday 2-0, wynik został ustalony jeszcze przed przerwą, po golach Fernando z 20 minuty i Dale'a Taylora z 38. To zwycięstwo jest w pełni zasłużone, byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, statystyki to potwierdzają, współczynnik XG dwukrotnie wyższy dla naszego zespołu, to mówi chyba wszystko. Dopisujemy sobie zatem kolejne 3 punkty, no i po tej 14 kolejce wciąż jesteśmy na 6 miejscu. Wygląda więc na to, że po tej wygranej z Sheffield Wednesday na naszym koncie jest już seria 6 ligowych zwycięstw z rzędu. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak długo jeszcze możemy pociągnąć tą passę, no ale powiedzmy sobie szczerze, nic nie trwa wiecznie. Czas się przekonać zatem, z jakiej gliny jesteśmy ulepieni, bo przed nami kolejne ligowe spotkanie. Ponownie gramy u siebie, tym razem jednak to już nie słabe Sheffield Wednesday, a mocny Sunderland, który w tym momencie plasuje się na drugim miejscu w tabeli. Ewidentnie walczą o awans do Premier League. Co prawda według ekspertów jesteśmy nieznacznym faworytem, ale czy można się z tym zgodzić? Chyba patrzą przez pryzmat naszej serii zwycięstw. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Jak zatem będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W stosunku do tego zwycięskiego składu z meczu z Sheffield Wednesday mamy trzy zmiany personalne. Najważniejsza to ta, że na środku obrony powraca Scott McKenna. Oprócz tego na środku pomocy partnerem dla Bogusza tym razem nie będzie Benesz, a Dobson, natomiast w ataku Nlundulu nie zagra z Taylorem, a z Birefem. No i już jesteśmy w szatni naszego obiektu przed tym meczem z Sunderlandem. Jak widzimy, w wyjściowej jedenastce drużyny gości znana twarz. Tak, oczywiście to nasz Josh Major, nasz zdrajca, który przed tym sezonem ostatecznie zdezerterował do drużyny Sunderlandu. Na początku wiodło mu się bardzo dobrze, strzelał gola za golem, ale ostatnio jakby przygasł. Miejmy nadzieję, że i w tym meczu niczego nie pokaże. Niczego nie pokazał, bo i nie wpisał się na listę strzelców. My jednak ostatecznie zaledwie remisujemy z Sunderlandem 2-2, ale ten mecz to była prawdziwa wymiana ciosów. Objęliśmy prowadzenie w 45 minucie po golu z karnego Nlundulu, ale jak się okazało, jeszcze przed przerwą goście zdołali wyrównać po strzale Dewsbury-Halla. Druga połowa rozpoczęła się z wysokiego C. W 48 minucie ponownie objęliśmy prowadzenie po golu Bogusza, ale Sunderland znowu doprowadził do wyrównania po strzale Ronana. No i takim wynikiem zakończył się ten mecz, ale możemy być, myślę, bardzo rozczarowani, bo byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, o klasę mocniejszym. Współczynnik XG to potwierdza, dla naszego zespołu 2,94, gdy tymczasem dla Sunderlandu zaledwie 0,84. No ale co zrobić? Ano nic, nic nie dało się z tym zrobić, ostatecznie kończymy z jednym punktem, awansujemy jednak na piąte miejsce, a Sunderland spada z drugiego na czwarte i w tym momencie sąsiadujemy w tabeli. Krótko mówiąc, ta nasza fantastyczna seria 6 ligowych zwycięstw z rzędu właśnie dobiegła końca. Trochę to przykre, tym bardziej, że i w tym meczu z Sunderlandem zasługiwaliśmy jak najbardziej na zwycięstwo. Skończyło się jak się skończyło, teraz możemy co najwyżej śrubować serię meczów bez porażki. Oczywiście i ta seria wkrótce może się skończyć, ale może jeszcze nie teraz, nie w tej kolejce, ponieważ co prawda gramy mecz wyjazdowy, ale mierzyć będziemy się co najwyżej z przeciętnym Stoke City, które w tym momencie pasuje się dopiero na odległym 20 miejscu w tabeli. Według ekspertów jesteśmy faworytami, trzeba to zatem tylko potwierdzić, wyjść na murawę, no i spróbować wygrać. Jak się okazuje, w międzyczasie nasz Kaziu otrzymał do podpisania nowy 3-letni kontrakt warty 54,5 tysiąca miesięcznie. No ładne hajsy. Nasz menedżer bez chwili zastanowienia parafował ten dokument, no i wrócił do swoich obowiązków. Oczywiście zarząd jest zachwycony podpisaniem nowego kontraktu z klubem przez naszego Kaska. Nie mniej szczęśliwi są wszyscy piłkarze, ale i my, kibice. Tak więc nowa umowa Kazimierza Węgrzyna związała go z Nottingham Forest do 30 czerwca 2027 roku. Czy rzeczywiście będziemy tutaj aż tak długo? No cóż, czas pokaże. No dobra, przejdźmy zatem do ustawień taktycznych i składu personalnego przed tym meczem ze Stoke City. Jako że mamy tutaj kilka zmian w stosunku do tego ostatniego spotkania z Sunderlandem, no to wypada przedstawić wyjściową jedenastkę. W bramce oczywiście Samba, dalej w obronie od lewej Doig, na środku defensywy żelazny duet McKenna i Warhol. Na prawej obronie Bogul, dalej w drugiej linii od lewej Penny, na środku pomocy Benesz i Bogusz, na prawym skrzydle Fernando, no i na ataku Nlundulu i Biref. Zobaczymy, co przyniesie nam ten skład. No już jesteśmy w szatni domowego obiektu drużyny Stoke City, a więc Bet365 Stadium. No trzeba przyznać, że oryginalna nazwa sponsora stadionu, no ale to jest mniej istotne. Wychodzimy na murawę. 23 listopada, godzina 15 i 16 kolejka rozgrywek Championship. Mamy żółtą kartkę dla Fernando, no i mamy rzut wolny dla Stoke City z odległości jakichś 25 metrów od naszej bramki. Fox będzie wykonawcą, strzela mocno, ale Samba, ładna interwencja. Bogle wznawia grę wyrzutem piłki z autu Fernando. Birew, Nlundulu z pierwszej piłki, on już fenomenalnie zmieścił futbolówkę gdzieś tam przy słupku. Tak więc to jest 11 minuta, a my już wychodzimy na prowadzenie. Jest 1-0, brawo! Gospodarze przy piłce ruszają za atakiem pozycyjnym. Pantić, zagranie na lewą stronę boiska, jest tutaj Abdi rozpędzony. Będzie chyba dośrodkowanie, tak jest, dalekie, głębokie. Burk zgrywa, Davis, ależ wybijamy, było groźnie. Ależ niebezpieczny rzut wolny dla gospodarzy. Fox, mocne podkręcone uderzenie. Niestety gdzieś tam piłka ląduje przy spojeniu. Samba był bezradny. 31, właściwie druga minuta. Remis 1-1. Nie dość, że tracimy bramkę wyrównującą, to jeszcze z kontuzją schodzi Penny. W jego miejsce Sulmana, którego przesuwamy na lewym skrzydle do przodu. No i to jest koniec pierwszej połowy. Pomimo, że byliśmy zespołem nieznacznie lepszym, zaledwie remisujemy 1-1, ale wciąż wierzymy, że możemy tutaj powalczyć o pełną pulę. Zobaczymy, co przyniesie nam druga odsłona tego meczu. Jeszcze w przerwie ultra ofensywna zmiana. Ściągamy z boiska Fernando, w jego miejsce Dale Taylor, który wędruje do ataku. Natomiast na prawe skrzydło przesuwamy Nlundulu.
Nlundulu z prawego skrzydła szuka partnera, no ale niecelne to zagranie, już gospodarze ruszają z kontratakiem. Olivier Burg rozgląda się na prawej stronie, ma Smitha, ten się rozpędza, ale zwolnił, wycofał. Olivier Burg dostrzegł wychodzącego tutaj Davisa sam na sam z naszym bramkarzem, no i to jest niestety 2-1, 62 minuta, no prawdziwy dramat, a jednak spalony, nie ma gola. Doig wznawia grę wyrzutem piłki z autu Kamaldin Sulmana, ładna wrzutka w pole karne, Nlundulu to rzut z główki, przelobował bramkarza, no fenomenalnie, a więc w końcu wychodzimy na prowadzenie. Nie, znów jest spalony, tym razem dla nas. Williams przekracza z piłką środkową linię boiska, podaje do przodu Pantić, ale tu pod presją naszych zawodników wycofuje, rozgrywają gospodarze, atak pozycyjny Davis, ależ zagranie w pole karne, Burg sam na sam z naszym bramkarzem, uderzył mocno pod poprzeczkę, no tym razem już nie ma mowy o spalonym, no to jest koszmar, a jednak 2-1 przegrywamy w tym spotkaniu. Rzut wolny dla naszego zespołu, Benesz miękko w pole karne, Taylor uderzył z główki, ale piłka przetoczyła się gdzieś tam po poprzeczce. 68 minuta i jeszcze jedna zmiana w naszym zespole. Bogusza zastępuje Dobson. Samba rozpoczyna grę od własnej bramki, podaje do McKenny, ten zwolnił, rozgląda się Dobson, Benesz do przodu, Taylor, Bire, wszystko na jeden kontakt, ładnie to rozegraliśmy, Taylor wychodzi sam na sam z bramkarzem, o już potężne, soczyste uderzenie, absolutnie goalkeeper Stoke bezradny, 70 minuta, a więc doprowadzamy do wyrównania, jest 2-2, no jest jeszcze szansa na wynik. Rzut rożny dla naszego zespołu, Benesz na długi słupek, Warrell uderza, piłka trafia w słupek, zupełnie pusta bramka, dobija to nasz kapitan, a więc 84 minuta, co za emocje, co za ekstazę, wychodzimy na prowadzenie, jest 3-2, szok! No i to jest koniec tego meczu, tego thrilleru, w dramatycznych okolicznościach ostatecznie wygrywamy ze Stoke City na wyjeździe 3-2, ale mieliśmy tutaj dzisiaj naprawdę wszystko. Na początku prowadziliśmy, później przegrywaliśmy, żeby ostatecznie w końcówce tego spotkania sięgnąć po pełną pulę. No ale powiedzmy sobie szczerze, byliśmy zespołem jednak lepszym, statystyki to potwierdzają, współczynnik XG dla naszej ekipy 1,93 wobec 1,02 dla gospodarzy. Mamy zatem kolejne 3 punkty, ale wciąż utrzymujemy się na 5. miejscu. Do pierwszego Watford tracimy w tym momencie już tylko 3 oczka. Jednocześnie tylko 3 oczka mamy przewagi nad 7. Coventry. No trzeba sobie powiedzieć, że ten zespół ma charakter. Przecież to już nie pierwszy taki mecz, kiedy odrabiamy straty, żeby ostatecznie, często nawet w końcówce, przechylić szale na naszą korzyść. No ale takie zwycięstwa budują morale pięknie. No niestety jest i zła informacja. Matt Penny, który w tym spotkaniu ze Stoke City opuścił boisko z kontuzją, jak się okazuje, nabawił się skręcenia stawu skokowego. Nie zobaczymy go w grze aż do 6 tygodni. Co prawda wykorzystujemy go zazwyczaj w systemie rotacji, ale i tak będzie nam tego zawodnika brakować. No a MVP tego meczu z popularnymi garncarzami, oczywiście Nlundulu, autor bramki, dołożył asystę, ocena końcowa 8,40, pięknie, no w końcu nasza gwiazda gra, tak jakbyśmy tego od niego oczekiwali. Po przyjściu do naszego klubu początek sezonu miał bardzo słaby, ale teraz powoli się rozkręca, no i wchodzi na coraz wyższe obroty, czego efektem są kolejne bramki, no i średnia ocena już 7,21, a więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Przechodzimy już do kolejnego ligowego spotkania, to ponownie mecz wyjazdowy, tym razem będziemy się mierzyć z Hull City, to nie jest słaby zespół, jednak w ostatnim okresie kompletnie bez formy, nie są w stanie wygrać już od 7 ligowych spotkań z rzędu, tak więc eksperci są zgodni, jesteśmy faworytami, ale i my mamy swoje zmartwienia, oprócz kontuzjowanego Matta Penniego nie będzie w tym meczu mógł wystąpić zawieszony za kartki Scott McKenna. Dlatego też na środku obrony partnerem dla naszego kapitana Warrella tym razem będzie Niasse. Ogólnie zagramy takim asymetrycznym 4-4-2. Na lewym skrzydle do przodu przesunięty będzie Sulmana. Damy również odpocząć Nlundulu, a duet napastników w tym spotkaniu utworzy Biref i Taylor. I to właśnie ci napastnicy wpisali się jako pierwsi na listę strzelców w tym spotkaniu, przy okazji asystując sobie nawzajem przy swoich golach. My ostatecznie wygrywamy 3-2 po dość wyrównanym i zaciętym spotkaniu. W 63 minucie trochę było nerwowo, kiedy gospodarze strzelają bramkę kontaktową, ale w 67 odpowiadamy fenomenalnym trafieniem Josha Doiga, które zresztą trzeba tu będzie pokazać. Wznawialiśmy grę wyrzutem piłki z autu, Bogle dośrodkował przed pole karne, a tutaj Doig fenomenalnie z woleja huknął prosto w okienko. No gol, marzenie, stadiony świata, dlatego obejrzymy tu jeszcze raz powtórkę. A więc Bogle z autu, Kamaldin, Dobson, wrzutka, a tutaj Doig złożył się i zerwał tym strzałem sieć pajęczą. W 81 minucie jeszcze Hull City strzeliło bramkę na 2-3, tym samym zmniejszając swoje straty, ale jak się później okazało, był to już ostatni gol tego spotkania.
Dopisujemy sobie zatem kolejne 3 punkty. No i właśnie, jako że w tej kolejce zarówno Middlesbrough, jak i Sunderland przegrywają swoje mecze, no to my się przesuwamy na drugie miejsce w tabeli. No to jest coś nieprawdopodobnego, no istne szaleństwo. Wciąż zatem idziemy jak burza, a ten nieco pechowy remis z Sunderlandem sprzed 2 kolejek niewiele w tej materii zmienił. Tego zespołu tak łatwo nie da się złamać. Trzeba jeszcze wyróżnić zawodnika tego spotkania z Hull City, a więc Dale'a Taylora. Gol, asysta, ocena końcowa 8-10, brawo. Jak na razie nasz młodziutki, utalentowany Irlandczyk z północy jest najlepszym strzelcem. W 11 występach wyjściowej 11 i 5 z ławki rezerwowych strzelił łącznie 10 goli, dorzucił 4 asysty, średnia nota 7,21 i o to chodzi. No dobra, przechodzimy już do naszego ostatniego ligowego spotkania w listopadzie. Gramy u siebie na naszym City Ground, a podejmować będziemy Queen's Park Rangers. QPR to taki typowy ligowy średniak, w tym momencie plasują się na 15 miejscu w tabeli. Bookmacherzy są zgodni, to my jesteśmy faworytami, trzeba to tylko potwierdzić na boisku i wygrać ten mecz. Jak zatem będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W porównaniu do tego zwycięskiego składu z meczu z Hull City mamy 2 zmiany personalne. Przede wszystkim na środku obrony powraca Scott McKenna, natomiast w ataku tym razem duet napastników utworzą Biref i Ndlundulu. Przed samym meczem nasz Kaziu serdecznie przywitał się z menedżerem Queen's Park Rangers Davidem Moysem, ale w głowie miał już tylko jedną myśl. Czy zdołamy przedłużyć naszą fantastyczną serię meczów bez porażki? O tym przekonamy się już wkrótce. 30 listopada, godzina 15, nasze City Ground. Witamy gości z QPR. Startujemy. Dave wznawia grę, wyrzutem piłki z autu. Bogusz Kamaldin w polu karnym. Mocne uderzenie! Piłka odbija się tam i wpada do bramki, coś nieprawdopodobnego, ale to był chyba, tak jest, to jest trafienie samobójcze Federico Matiello, a więc 4 minuta, wychodzimy na prowadzenie 1-0. Amos przy piłce po prawej stronie boiska, zagranie wzdłuż środkowej linii, McCann tutaj posyła piłkę na dobieg, jest Chiris, sam na sam, sambom uderzenie, ależ fantastyczna parada naszego golkipera, wielkie brawa. Bramkarz gości rozpoczyna grę spod własnej połowy, daleki wykop na naszą połowę, ale spokojnie, powinniśmy przejąć futbolówkę, tak jest, Biref wycofuje, Kamaldin uruchamia naszą akcję ofensywną, sunie do przodu, ależ zagrał tu ładnie w uliczkę, z Ndlundulu wychodzi sam na sam z bramkarzem QPR, no nie daje mu absolutnie żadnych szans na skuteczną interwencję, to jest 32 minuta i mamy wynik już 2-0. Można powiedzieć, że wszystko zgodnie z planem, bo to koniec pierwszej połowy i pomimo, że statystyki za to spotkanie są dość wyrównane, to ostatecznie jednak my pewnie prowadzimy 2-0. Wydaje się zatem, że wystarczy tylko kontrolować przebieg wydarzeń na boisku w drugiej odsłonie tego meczu, a powinno być dobrze. Rzut wolny dla zespołu gości, Willock miękko dośrodkowy w pole karne, Fosu zgrywa, Barbet uderzenie z główki, no i niestety stało się, 54 minuta, no i Queen's Park Rangers ma swojego gola kontaktowego, robi się niebezpiecznie, prowadzimy już tylko 2-1. 66 minuta i ściągamy fatalnie spisującego się na prawym skrzydle Fernando, w jego miejsce wchodzi młodziutki Stevens, który wędruje na prawą obronę, a na prawe skrzydło przesuwamy Bogla. Goście wznawiają grę wyrzutem piłki z autu na wysokości naszego pola karnego. Dajk wycofuje, Amos, Kakaj przedziera się tutaj prawą stroną do środkowania. Dajk zgrywa, ale co tu się stało? Sędzia przerywa grę, pokazuje karny dramat. No i coś nieprawdopodobnego, czy zaraz nasze dwubramkowe prowadzenie będzie już tylko wspomnieniem? Dajk z uderzenie, no niestety, Samba rzucił się w dobrym kierunku, ale nie sięgnął tej piłki. W tym momencie 68 minuta, mamy ponownie remis 2-2, no prawdziwy koszmar. 69 minuta i robimy podwójną ultraofensywną zmianę w naszym zespole. Bogusza w środku pomocy zastąpi Benesz, natomiast za Jaydena Bogla wprowadzimy Dale'a Taylora, którego przesuniemy do ataku, natomiast na prawe skrzydło cofniemy Ndlundulu. Dajk rozpoczyna grę wyrzutem piłki z autu prosto do Kamaldina, ten zgrywa do Birefa, dośrodkowanie w polu karnym, Ndlundulu tutaj niepilnowane, fantastyczne uderzenie przy słupku, a więc jest nasza odpowiedź, jest 3-2, a nie, sędzia pokazuje spalonego. To już ostatnie minuty, a właściwie sekundy tego meczu, no dramat, roztrwoniliśmy to dwubramkowe prowadzenie, ale jeszcze ostatnia akcja, Kamaldin, zagranie na dobieg do Taylora, ten uderzenie przy słupku.
no to jest coś nieprawdopodobnego, to jest przecież niewiarygodne, 95 minuta, ostatnia akcja meczu, ostatnie sekundy, a my mamy 3-2. No i to jest koniec tego niesamowitego thrillera, scenariusz jakiego nie powstydziłby się sam wielki Hitchcock, jeszcze nam tętno się nie uspokoiło, jeszcze nie wróciło do normy, ale fakty są takie, że w dramatycznych okolicznościach ostatecznie jednak sięgamy po zwycięstwo. Po pierwszej połowie wydawało się, że mamy pewne prowadzenie 2-0, ale jak się później okazało, to prowadzenie pękło jak bańka mydlana, ale to do nas należało decydujące trafienie w doliczonym czasie gry, w ostatnich sekundach tego meczu, które zapewniło nam 3 punkty. 3 punkty, dzięki którym wciąż pozostajemy na pozycji wicelidera. Co ciekawe, w tej kolejce Watford przegrywał ze Stoke już w 5 minucie 0-2, żeby jednak ostatecznie również wygrać swój mecz 3-2, no i tym samym zachować pozycję lidera. Ale my jak na razie patrzymy tylko na siebie, bo tym, jakby nie patrzeć, dość szczęśliwym zwycięstwem z Queen's Park Rangers przedłużamy naszą fantastyczną serię meczów bez porażki w lidze do 10. To dość ciekawe, a nawet zaskakujące, bo menedżer QPR David Moyes przyznał, że zasługiwaliśmy na to zwycięskie trafienie z końcówki spotkania. Nasz Kaziu zgodził się z taką optyką tego meczu, ale powiedzmy sobie szczerze, no mieliśmy więcej niż trochę szczęścia, choć z drugiej strony, jak się to mówi, szczęście sprzyja lepszym. No i tego trzeba się trzymać. No niewątpliwie wygląda to wszystko pięknie. Kontynuujemy naszą fantastyczną serię meczów ligowych bez porażki. Oczywiście trochę kłuje w oczy ten wynik z Sunderlandem. Gdyby nie tamten trochę pechowy remis, dziś świętowalibyśmy 10. ligowe zwycięstwo z rzędu. A tak, no cóż, nie ma co rozpamiętywać. Jest i tak bardzo, ale to bardzo dobrze. Do półmetka sezonu jeszcze nam trochę brakuje, jesteśmy po 18 kolejkach, mamy 36 punktów, no i plasujemy się na absurdalnej pozycji wicelidera. Do prowadzącego Watfordu tracimy tylko 3 punkty, ale co ważniejsze, mamy 5 punktów przewagi nad 7 West Bromem, tak więc jak na razie strefa barażowa jest względnie bezpieczna. To wszystko w tym odcinku, ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to będziemy już zmierzać do końca roku kalendarzowego 2024. Pytanie, jaką formę zademonstrujemy w meczach ligowych w grudniu? W jakich nastrojach wejdziemy w nowy 2025 rok? O tym przekonamy się już wkrótce. Ja jeszcze tylko na koniec gorąco zachęcam Was do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę, jeśli tylko się podobało, no i komentowania. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!